Halo? Halo? Dzień dobry. Dobry. Jak się czujesz? A dobrze się czuję, bo stworzyłem dosję i w ogóle. Widzę, i też dużo statków stworzyłeś, widzę. Tak. To dobrze. I co planujesz z nimi zrobić? Wysłać do handlu bałtyckiego. Nie no, żartuję, żartuję. Oczywiście, ja bym nigdy, nigdy, przenigdy. Gdzie do handlu bałtyckiego? Gdzie? Po co? Send privateers. Zaraz będzie. W ogóle bałtycki handel to jest taki smutny handel, bo w sumie on ma tylko dwie prowincje, które... Nie, dwie prowincje? Tak, dobrze mówię. Nie, trzy prowincje, przepraszam. Trzy prowincje, które graniczą z morzem, a i tak to sprawia, że można patrolować handel drogą morską, nie? Tak, to prawda. Znaczy, to jest też, myślę, że kwestia balansu, żeby jednak ta Rosja miała jakąkolwiek szansę handlową, wiesz? Mhm. Jezus, moja flota płynie tam nad północy i umiera. A, już mi się skończył ten event, ten mój plus 10 do nawracania, więc już mam 20 miesięcy nawracania, ale to nadal zostało mi 5 prowincji nawrócenia, więc myślę, że protestantyzm przeszedł na 94 religious unity, więc całkiem w pytkę. Mówię, fajnie by było, jakbyś, kurde, ty został tym, przywódcą Ligi Protestanckiej później, wiesz? Bardzo chciałbym, ale... Co to za... Protestant już... diaspora. Ej, Anglia, Szkocja wygrała z Anglią. Czekaj chwilkę. Umiała Francję po swojej stronie i oni są ocaleni w buntach, wiesz? Powinny do Nowogrodu, okay. Miała wspaniała flota. Ej, zajebiste to jest. No jak długo to dostanę? No 10 lat. A co, coś stało? Coś stało? Dostałem coś jak są, jak refugees, nie? Mhm. Mniej więcej to działa, tylko nazywa się to protestant diaspora, że z jakichś krajów, nie wiem czemu, od knightów. Najci się o to zdenerwowali, że przywitałem u siebie tych rebeliantów. Dostałem troszeczkę dostałem nerwów od nich, że tam się podenerwowali na mnie, że wziąłem. Ty powiedział, ty kurwo, ty jak możesz? Ale wiesz co, w trzech czy czterech prowincjach dostałem plus tam jakiś tam local goods, produce i tak dalej, nie? Jest takie głupie nawet. Mówisz, no. Ma takie bardzo fajne eventy, które mocno ją boostują. No stary, na przykład ty, no dostałem w Sztokholmie. Dwa unrest, okej, okay, gorzej, bo mam uchodźców, no to wiadomo, że uchodźcy zwiększają się unrest jakieś 30 w kraju. Chyba, że masz niezależne media, to wtedy ci nie zwiększają w ogóle. Do tego dostajesz local goods produced i local tax modifier. Oj, to był jeden z lepszych żartów, jakie w ogóle powiedziałeś kiedykolwiek. Wiem. Nieskromnie przyznam, że tak właśnie jak już go wypowiadałem, to już tak czułem, że to będzie ten dobry żart, wiesz? Ten jeden z tych lepszych, tak? Tak. Jak się robi... All obsolete. No dalej, administracyjna technologia, chcecie boost, znaczy nie technologia, punkty administracyjne, chcę boostnąć stabilność na jeden. A, bo ty musisz mieć jeden, żeby móc ten zrobić, tak? To okay. Kazani separatis przeszli przez granicę, wytyfy! Z czym wy intrygujące. Huh? Wiesz, że jestem głównym kontrolerem lubeckiego handlu obecnie? A Hanza? No właśnie, Hanzy to nie za bardzo jest. Lubeka jest. Lubeka. Ale to jest, wiesz, dlaczego ten handel jest taki bogaty? No. Właśnie dlatego, że tam jest Lubeka. Oni zatrzymują to tam po części. Spoko, ale ja już mam Soundtool. No mam tak, ten w duński zabrałem ten Soundtool. Mimo wszystko, bez śmiania, to by było na rękę zwasalizować Lubeka, a nie ją anektować. Wiem, to się bardzo przydaje. Ho. Intrygujące. Teutonic Order powstał, słuchaj, z jedną prowincją. Uwaga, 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 uwaga. Ważna decyzja. Western Focus. Jest. I'm Western. Right. Jesteś. Brawo. Dobra, żeby nie było, że jestem gówniakiem, kutasem i tak dalej, to zgodnie z umową... Dobrze. W tym momencie sprzedaję ci Gdańsk za kwotę... Mam 73 dukaty, nie więcej mam. Tak więc za kwotę symboliczną 70 dukatów. Po 10 prestiżu pracy. Łapaj. Dziękuję bardzo, słowny sojuszniku. Tak, dostałeś Gdańsk. Złym słowem już nie powiem na pewno, obiecuję. Więc ciesz się, a ja natomiast, dzięki temu, że wysłałeś mi te pieniążki, teraz uwaga. Powstał Sankt Petersburg. Sankt Petersburg. Jest! 16 developmentu, ładnie. Tak. Ładnie, ładnie. Dobrze. No to co? Pierwsza część planu zrealizowana. Zwesternizowana Rosja. Co byś powiedział na wpierdol do Litwy? Póki generał żyje. No właśnie można byłoby to zrobić, tylko kurde, nie wiem, dlaczego pożyczkę wziąłem. Pewnie dlatego, że jednak przeniesienie stolicy to 300 dukatów kosztowało. Ale teraz nie jest ważne. Ważne jest to, że uwaga, klikam na Litwę, klikam declare war. Czekaj, może floty tylko przygotuję, co? Czy nie?
Czy się nie boimy ich za bardzo? W sumie to i tak musimy poczekać, bo widzę, że Austria znowu wojnę wypowiedziała. Intrygująco, oni napierdalają jedną po drugiej. No, teraz z Wenecją walczą do odmiany. Jak wygląda ich koalicja, ty? No jeszcze właśnie... Stary, patrz, już jest kilka krajów, które chcą wejść. Nie, już są w koalicji. Już są. A dobrze, niech tworzy, bo wtedy koalicja nie będzie na nas się tworzyć. A czy na ciebie, bo to mniejsze w cesarstwo bardziej. Prawda. Dlaczego jesteście w wojnie? O Jezu, jakieś dziwne tu się wojny wyczyniają. Tak, Szkocja, widzę, że kopie dupę Anglii, no bo Anglia jest cała w buntach. Nie wiem, czemu mają peasants. Więc chyba mają po prostu peasant rebels, nie? Możliwe. Swoją drogą, ile się dostaje tego, jak... O Jezu, 75% autonomii. Aha, bo ty tam miałeś wypompowaną autonomię tam. Gdzie, w czym? W Danzigu. Tak. No, że nie wybuchali, no jakby wybuchli, to by mi separatystom zrobili. Teraz ja też zostałem separatystą. Zrzekłeś się Kora? Aha, bo sprzedałeś to, zrzekłeś się Kora, tak? Tak, sprzedałem, więc zrzekłem się Kora i dlatego straciłem 10 prestiżu, dlatego się traci prestiż. Jest, Wenecja też... Boże, ty mój, już przegrał z Otomanami. A ja będę nadrabiał zaraz technologię. Ach, wspaniale. Muszę zmienić fokus, stary, na administracyjny. Jestem tak do dupy z administracyjną, że aż mi źle. No, Austrio, kończ tę wojnę. Ileż można walczyć? Po co ci to? W ogóle Ottomani walczyli też z Wenecją i chyba się... Wiem, bo oni są w sojuszu z tym, z Francją? Nie jestem pewien, sprawdź. Ottomani? Sprawdźmy. Francja, tak. Francja, Gruzja, Maroko, Tunezja. Szkocja dalej wygrywa z Anglią, bo oni płoną w buntach, a Szkocja, cholera jasna... No co ma innego robić? Ma okazję, to jest dla nich jedyna okazja w sumie, nie? To będzie piękne, bo w sumie będziesz miał wroga po lewej stronie. Będę miał, ale z drugiej strony ma sojusz ten spieprzoną tą Francją, nie? To jest dosyć wkurwiająca kwestia. Ma. Ej, Szkocja mnie kocha w sumie. Czemu cię lubi? To co? Rival of Rival? Może. Bo tak teraz myślę, czy jakbym ja wziął z nią sojusz i bym gdzieś ją zawołał, to czy byłaby możliwość, żebyś ty jakoś z Francją nie walczył, ale nie widzę tutaj takiej możliwości, takiej zagrożenia. Za daleko jesteście od siebie, żeby to zrobić. Gruzja jaka duża się robi, ty. Wow, Astrachań tam zajmuje, widzę. Krym teraz coś tam zabrała, ta Gruzja nie jest słaba. Przecież z Otomanami ma sojusz Gruzja, ty. What the fuck? Astrachań przecież jest etnicznie mój. Dobra, słuchaj, jedziemy, czy nie? No, Austria musi wyjść, no bo nie chcemy chyba tak po prostu wbijać się w Czechy, nie? Austria musi przestać walczyć w tych swoich śmiesznych wojnach. Musi zakończyć wojnę z Wenecją. Bohemia, 20 tysięcy wojska. No, nie mam technologii, oni by mnie zjedli. Litwa tam mnie teraz. Łania, 24 tysiące. Polandia. Za dużo. 34 tysiące, no i wszyscy mają fullu tego. O, Dania jest protestancka, że chce zostać moim wasalem. Ma po was 100 developmentu. Nigdy się nie zgodzi. W ogóle, jak zapewne zauważyliście, widzowie, coś powiem do widzów, tak dla odmiany, żeby nie było, że tak mówimy sami do siebie, wziąłem religijne idee, no bo w sumie bez religijnych, jak chce iść tam dalej na południe, to nie ma w ogóle mowy o podbojach. Protect Trade, Nowogród. Jakiś już rozpierdol człowieku w tych północnych Włoszech, tam jak jest tam Prowancja, Auvergne, Dauphine, Savoy, Milan, Genoa, to jest taki rozkurw, że ja jebie. No Austria tam idzie, ale jak Austria weźmie jakąkolwiek prowincję od Wenecji, to ta koalicja i wybuchnie, no nie ma szans. Tylko trochę się boję, że oni wybuchną, jak wejdą do naszej wojny. To będzie troszeczkę niepokojące. No wiesz co, to dobrze, bo stracimy potencjalnie, silnego sojusznika, ale też silnego rywala w przyszłości. To nam więcej balansu siły. Poza tym pamiętaj, słaby imperator to dla nas dobry imperator. Więc taka wybuchająca... Leczka? To nie jest wcale głupia rzecz, no. 13 dukatów mam dochodu, stary. Ja mam 2. Bo straciłem Gdańsk, który był bardzo dochodowy. Wcale nie miał tam 74 autonomii. Wcale. Jaką ja pożyczkę wziąłem? 391 dukatów. Ojeju, wielkie, Michał. Od razu się czepiają, nie? No. Hejterzy. A nie, już hejtują. Podoba mi się ten Petersburg. Tylko moim zdaniem to się powinno nazywać Putinoburg, bo rządził mnie Putin obecnie. Car nowy Putin pierwszy. Maria Teresa została, widzę, że cesarzową. O. To bardzo fajnie się składa, ponieważ za chwilę wezmiemy ją do wojny. Tak, też mi się to podoba. Tylko ten PiS musi powstać. Ja chyba zatrzymam grę... już istnieje i rządzi. Ja chyba zatrzymam grę od razu w momencie, jak oni skończą to. I dam im Royal Merch jeszcze. Tak dla pewności, że tam odpowiedzą. Okej, stop. Skończyli wojnę? Nie, to chyba nie jest ta wojna.
Wenecja, a sprawdzę. Walczą jeszcze z Wenecją, dobra. Skończyli wojnę z Papal State'em, czyli teraz będą pisać z Wenecją. No oblegają całą, no muszą. W końcu. Kiedyś. Mam nadzieję. Z ciekawości, ile masz morale? Ile morale? Ja niewiele, moje armie są słabe teraz, wiesz? No pytam, ile morale masz? Morale armii, gdzie to jest? Land morale, 3,5. 3,5, a ty? 4. No właśnie, ty masz o wiele lepszą armię obecnie, wiesz? Ja dopiero teraz będę się jakoś odbijał z tą armią, technologię i tak dalej. No i ty jesteś Szwecją, ty masz te idee takie. Szwedzkie imba. Dobra. Nasz sojusznik dostaje attrition, bo chodzi w wielkim staku. Co on robi? Jaki sojusznik? Austria. Dobrze, niech traci. Ja się w sumie cieszę, jak Austria przegrywa, stary, naprawdę. Ja się boję, że nam te Czechy tutaj przyjdą i nawet twój generał Dzik, który już długo nie pożyje. Nie sądzę. Ja mam 50 army tradition, tak szczerze, to jestem w stanie dosyć szybko zrobić nawet dobrego generała, wiesz, może nie Dzika, ale nadal nie słabego. Bunt mi w Narwie niedługo wybuchnie, a nie mogę nic z nim zrobić. Gdzie? W Narwie. Znaczy za 4 lata, to może nie tak niedługo. O, mam nową jednostkę. Pike Infantry. Straciła Anglia wszystkie tereny we Francji i straciła Cumbria na rzecz Szkocji. I wyzwoliła Leinster jako oddzielny kraj. Intrygujące. I tam jest Disputed Succession, tam mogę być królem. Gdzie? No właśnie w Leinster. A, w Leinster też widzę. No bo nie mają era, bo stworzyli się jako nowy kraj przed sekundą, więc nic dziwnego, tak szczerze mówiąc. No dalej, Austria na 4 może, to oni szybciej skończą tę wojnę. Widzę, że oni oblegają jakiś fort. Ja tak nie wiem, czy ja bym chciał tak długo na nich aż czekać. Czechy nas ścisną. Z Polską i Litwą, jak stworzą takie ogromne staki, oni nas masakrują. To widzę. Ja mam 30k wojska, ty. Za mało. Chociaż masz tego na radzika. No kurwa, no przecież ostatnio pobiłem sam 70-tysięczną łączną armię. No ja wiem, ale ja się cykam mimo wszystko. Nie można tak możemy ją wezwać, to lepiej ją wezwać. Po co właśnie zdechu. No, widzisz. No to i kurwa, tak. I tyle właśnie było tego cykania się. No właśnie, gdybyśmy powiedzieli wojnę, to by w trakcie wojny zdechł i bez strzechu. Ale dostałem równie dobrego, powiem ci, dzikura. No, nie będzie aż tak dobry, ale jest kurwa też szatanem. Zobacz sobie go. 3-4-2-2. Wow, ten szok 4 trochę może nam to wygrać. Myślę, że możemy wypowiadać wojnę. Dobrze, czyli następca Linkranza Engelbrecht. Christian Engelbrecht. To na pewno był jego jeden z uczniów, jestem bardziej niż pewien. Uczeń ciemnej strony mocy. Nie ciemnej strony, był jasnej strony. Tak, jasne. No dokładnie, jasnej. Straciłem claim na Malbork, stary. A, o, teraz jest reformacja z branży South, to właśnie. Co wtedy było? A może Francja wtedy wzięła, że wiesz, że oni nie biorą, nie będą w ogóle akceptować tego, wiesz, oni mają decyzję. Jezu, to nie był ten? Kontrreformacji może nie stworzyli? Nie, to nie była kontrreformacja. Kontrreformacja dopiero teraz powstanie. Oni stworzyli takie coś, mają taką decyzję jako Francuzi, że wszyscy ich dookoła nienawidzą, ale oni coś tam nie pozwalają na tych innych u siebie. Czyżby koalicja Austrii wybuchła? Nie. Nie. Austria już nie walczy. Austria już nie walczy z nikim, ty. Wołam, dobra, 3, 2, 1, pyk, Genua, pyk, walczymy o Kijów, jeb. Dobra, ruchy na 4 tempo przede wszystkim. Na 4 tempo? 3 tempo, okej. Okay. Trzeba iść pobić Litwę, ASAP, idę na Wilno. Dobra, ja będę stał w Bratysławie, bo jak ja się biję, to mnie zmasakrują, więc poczekam. Muszę ich szybko zbić, wejdziesz do mnie po prostu, jak ja będę wchodził. Mm-hmm, tak. Czekaj, aż ci powiem kiedy. Ruszaj. No, dobra, biegnę. Jak to mówi młodzież, masakracja. No i dlaczego ty masz niby przekraczanie? Nie, tutaj czy przekraczanie rzeki? Zniknęli całkowicie? Stack wipe. 25 tysięcy okay. W pierwszym dniu wojny. Widzę, że Austria walczy z Polską, więc mamy po problemie. Ja stanę jednym stakiem na Kijowie, bo to jest nasz war goal. I tak jak się umawialiśmy. Ty wszystko od Polski, czyli północ, sure. Tam Królewie, to tam tego ten właśnie wybrzeży. Właśnie claimy na to, nie zauważyłem, wiesz, niestety. Okej. Okay. Znaczy jak na wszystko możemy się wziąć, bo oni mają taką koalicję na sobie, ci Austriacy, że raczej nie powinni się przejmować, czyli nikt za ten kraj nie powinien się przejmować twoją agresją, ekspansją. To mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, Rosja okupuje Kijów, to tak śmiesznie brzmi.
Przekazywać ci okupację Wilna, czy jak? Tak, tak, wszystko przekazuj. Wszystko przekazuj, tylko tam mówię, w Polsce na północy tam weź to, co tam chcesz, bo możemy z nią osobno pisować. Dobra. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Więc... Polska pięknie, całe wojska te poszły do Austriaków. Niech Austriakom pompuje work z Austrii, nie? Mhm. No ja tutaj będę oblegał, co się da. Kijów padł, więc mamy Wargola, będzie im się pompowało. Dobra, masz Wilno odbite ode mnie, możesz sobie zajmować prowincję naokoło. Przekazuję Rosji, dobra? Masz? Dobra, pędzę na północ, żeby tam się pobawić. Weź tam pojedyncze staki sobie, żeby ci zajmowała. Jeden na królewiec od razu. Mhm. Oho. Oho. Właśnie idę ci pomóc. Już też to wyczaiłem, to szybciej, nie przejmuj się już. A i zmasakruj ich. Spoczka. Prestiż się zawsze przyda, wiesz? Bum, 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 bum. Budum. No i tyle chyba po Litwie. Mi się wydaje, że w tej wojnie ja będę mógł prawie całą Litwę zabrać. Pamiętaj, żeby najpierw spisować Polskę, ja muszę spisować. Tak, najpierw spisujemy z Polską, spokojnie. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Odblokuj tam wszystko, co potrzebujesz i tyle. Mhm. Myślę, że luz w tym momencie mamy. Do legendarnej prowincji Zemitaja, prowincja, która dzieli. Ona jest jak, wiesz, ona jest jak polski prezydent, on łączy, nie dzieli. Ona jest jak platforma. Łączy niedzieli, tak. W ogóle jak polskie partie polityczne, tak szczerze. Jak kod. Tak, tak, to prawda. Powiem ci, że nawet nie patrolując handlu mam plus 13 dochodu, więc... W ogóle Lisa już dzwonili chyba, nie? Słucham? Lisa chyba już dzwonili z taką... Chyba tak. O, Szwecja jest reformowana. Szwecja jest reformowana? Szkocja, przepraszam. Szkocja stała się reformowanym krajem. Intrygujące, co? No w sumie często bo to jest może tak, że możesz zacząć Anglia. Z sojuszem z Francją. Anglia znaczy, często to? Bierze reformę, więc skoro teraz Anglia jest taka... Anglia teraz chce być moim ziomkiem, wiesz? Nawet w czasie wojny chce być moim sojusznikiem, wiesz? Mi się wydaje, że ty powinieneś niedługo Anglię zaatakować, korzystając z tego, że ona jest taka słaba, utworzyć tam wartość. Nawet nie mam na nich za bardzo casus belli, a mieć Anglię, w której mogę dropnąć wojsko i wjechać wtedy w Szkocję? Me gusta. Mhm. Danzigian separatist. Co mi zrobicie w ogóle? No, jesteście jakieś łaki. Dobra. No, separatyzm ci dadzą. No i co z tego? Tylko cię to tak nie boli, jak mnie by bolało. Zupełnie, bo ja jeszcze nawet tego nie skorowałem, więc ciężko mi coś, wiesz, powiedzieć więcej. A widzę, że Litwa zaraz będzie cała oblężona już. No. Chociaż biegają to jakimiś pojedynczymi stakami wojska. Mhm. Śmieszni. Podludzie. O nie, dostanę 10 lat więcej separatyzmu. Co ja teraz zrobię? O nie, jesteśmy zgubieni. Dokładnie tak. Cały ten handel bałtycki w Polsce oblegaj, kupuj. Wydaje mi się, że w jednej wojnie domowej można ci to wszystko dać. To szczytno, to wszystko, to chyba będzie akurat 100% portkola z Polską, tak mi się wydaje, no bo to jest jednak dość sporo developmentu, nie? Też uważaj na overextension. Spokojnie, Andrzeju, spokojnie. Tylko uprzedzam, nie? I pamiętaj, że ja nie mam tej możliwości zobaczenia twojej agresywnej ekspansji, bo mi pokazuje moją tylko, nawet jak nakieruję, pokazuje mi ile ja dostanę, nie pokazuje mi ile Szwecja dostanie. O dziwo, kiedyś pokazywało, jak nakierowało się, teraz jak nakierowuję, no teraz mogę sprawdzić. Jakbym pisał teraz, w tym momencie i dał ci królewiec, to pokazuje mi, że no, Rosja dostaje no, zero agresywnej ekspansji i nie mogę zobaczyć ile ty dostaniesz, więc nie wiem, będzie to w ciemno. Będziesz miał oznaczone prowincje, które ja zabieram, to będziesz widział dopiero. Poza tym pewnie widzisz i mnie teraz okłamujesz. Nie. No ale tak teraz no mówię, teraz no, chcę ci oddać królewiec, nie? Hmm. I teraz widzę, że Poland will seat i tutaj w PiSie będzie jak już napisane, jak już, o właśnie, w PiSie jest napisane. Tylko no. tutaj nie będzie. Za sam królewiec masz 12 agresywnych ekspansji. Czyli potem jak ci to wszystko pooddaję, to wtedy będę mógł zobaczyć w tym samym PiSie, tam w summary, jakkolwiek się to nam czyta. Tam na dole, no. Hmm. I nakierowujesz i potem na poszczególne nacje masz. Tak, ale na ten znaczek po lewej nie. Bo kiedyś było tak, że jak nakierowałeś ten znaczek po lewej, to ci pokazywało też agresywną ekspansję, tylko że to pokazało też tak trochę zbugowane, bo ci kiedyś pokazało agresywną ekspansję, że ty dostaniesz, a dostawał ktoś inny tak naprawdę. No, ogólnie Europa to jest dziwna gra. Dobra, zaraz odblokujemy królewiec, wtedy zostaje mi jeszcze... Gdzie jest stolica w ogóle? Warszawa! Ho. O, uważaj! Właśnie zostaje twoja armia w Pińsku, dostaje w pizdę. Gdzie? Byś patrzył na mapę, to byś wiedział. Będziesz za stack wipe, misiu kolorowy. Nie będzie stack wipe.
Swoją drogą niesłaby generał. Dwa, trzy, jeden, dwa. Naprawdę nie kiepski. O, Bracław upadł. Uważaj, idę do ciebie i Szkocja, i Bohemia. Szkocja? Do mnie idzie? Przepraszam, Szkocja, bo przed chwilą event ze Szkocją, wiesz? Stąd też mi się pojawiło, ale widzę, że idzie i Bohemia na ciebie, i Litwa. A ja sobie daleko oblegam Polaków już. Nie ukrywam, to jest trochę problematyczne. No prosiłeś, żebym sobie poradził tylko z Polakami. Spoko, spoko, spoko. Na szczęście Polacy walczą na dole z Austriakami, wiesz? Oho, Litwini wbili się w moją armię, aczkolwiek widzę, że oni mają dość znaczące problemy, bo ja już mam lepszą technologię od nich. Więc ja tam dojdę teraz długą szesnastką i ich masakruję na północy. Te wojska wycofam, nie ma sensu, żeby oni umierali. A nie zdążyłem, szkoda. Dobra, tak to zrobimy. Ten power w porządku. Z tymi Czechami trochę mam problem. Ale to tak. Widzę, że Austria chyba idzie mi pomóc. Co? Co miałbym zrobić niby? Nie, na razie tam oblegaj, nie, spoko, to nie ma problemu, nie? Okej. Okay. Oblegaj tam całą Polskę oblegaj. Wielką Polskę. Twoją drogą, Polska zjadła Mołdawię. Tak? Oho. Jak to one mogły to zrobić? I eventem? Nie, Marchię rozwiązała, zrobiła z niej wasala i potem aktowała. Możesz z Marchii wrócić do wasala? Możesz. Możesz zerwać Marchię, ale to kosztuje cię jeden stabilności bodajże. Czy ale staje się wasalem potem twoim? Tak, staje się wasalem i ma od razu relację minus 200. Dlatego teraz anektowanie Mołdawii Polską jest o wiele trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Okej, okay, nie wiedziałem. Dlaczego mój wasal ma bunty Golden Ordy, które mi się nie podobają, tak szczerze powiedziawszy? Permian separatist w Glazow. Gdzie jest Glazow? To ta prowincja. To ta prowincja. A macie autonomię. O kurwa, o kurwa. Jesteśmy zgubieni? Tak, dokładnie. Armia Polska się wbiła z dobrym generałem tak we mnie. Widzę właśnie, że masz trochę problemów w tym regionie. No, bronię się jak mogę, nie? Kupuję ci czas, żebyś tam oblegał ich na północy. Znaczy, już mam raz, dwa, trzy forty zdobyte, więc tak, trochę go kupiłeś. Idzie do ciebie Austria pomóc ci, więc luzik. W końcu. O, Statesman mi zmarł. O, to jesteś ciekawy. Oj, zestakwajpowali mi jedną armię. Ojeju, to akurat bardzo niedobrze. No troszeczkę, ale dam radę, spoko. Musiałem też jeszcze w międzyczasie mojemu wasalowi pomóc z buntownikami. I te armię musiałem tak trochę popodzielać. Ale jest okej. Okay. Nie mamy Wargora po prawdzie, ale widzę, że Austria już idzie się tym zająć. To dobrze, bardzo się cieszę. Ach, Bracław odbili. Frajerzy. Polska chyba chce się w końcu do mnie wbić. No chyba nie. Właśnie ich przechwycę, wiesz? Tak stwierdziłem, że nie ma co się pieprzy z nimi. Tylko ich trzeba... A, dobrego dowódcę mają, też dwugwiazdkowego. 3-2-4 mają. Dowódcę, wiesz? Wow. O, bez śmiania. Nie jest słaba armia. No właśnie ta armia polska rozwaliła moją armię. Nic słabego, naprawdę. Właśnie to zrobiłem. Idealnie. Teraz tak. Zobaczymy, ile obecnie masz Warscora z Polską, z ciekawości. Masz 31. Jakbym chciał, że ci daj królewiec, już się zgodzą, na Warmię się zgodzą. No, na razie na dwie prowincje się zgodzą, ale spokojnie, bo widzę, że... Szczytno będę chciał też. Dobra, jak tam będziesz okupował, tak na razie widzę wszystko, co tam okupujesz teraz, nie? Mhm. To jest 57% Warscora i 51% agresywnej ekspansji. Teraz ze Szczytnem to jest... O matko, dziecko Putina will die, jak to? Jak to dziecko Putina will die? Podoba mi się. Hunting accident? No chyba... Tak, hunting accident. No nie! Ale dziecko Putina nie! I dziecko Putina has died. No nie! Borys 013, naprawdę? Naprawdę? Tak ja religijne wziąłem. Borys! Nie. Borys 013, podoba mi się nazwa. To trochę jak taki portal na naszej klasie, jakby miał jakiś tam... Na naszej klasie, jakbyś miał jakiś nick, nie? Chwila, muszę chwilę zatrzymać. No. W sumie i tak odcinek jest już bardzo długi, więc można akurat w tym momencie zakończyć, ale jest sprawa do przedyskutowania, bo teraz te wszystkie pieniądze, które kupujesz, nie? No. To jest 65%... Warscora, nie? Mm-hmm. Tylko, że ty za te wszystkie prowincje dostaniesz 57 agresywnej ekspansji, to będzie koalicja. Znaczy, nie wiem... Ale z kim? Właśnie, nakieruj na to. No właśnie, na to nie mogę, no nie można. No nie ma napisane na co. Z kim? Będziesz miał tylko 57% agresywnej ekspansji, tyle wiem. Podejrzewam, że ze wszystkimi dookoła.
Jak to jest możliwe? Niedźwiedziu. No mi nie pokazuje na ten... Nakieruje na to... Nakierowujesz na cyferki. Nic. Nie pokazuje. Z boku to mi pokazuje tylko moją Agreson ekspansję, jaką ja dostanę. I właśnie to jest ten problem. A pokazuje, że ty dostaniesz 57 Agreson ekspansji, bo... No i nakierowujesz na te cyferkami, co tam jest tutaj napisane? I nic się nie pokazuje. Jest tylko, że... Za ile jakbym zabrał, co? Jak za jakich prowincje? Za królewiec i wszystkie. Za... Wszystkie te prowincje, które obecnie kupujesz tam. A ty nie muszę wszystkich zabierać w jednym ruchu. Mi tak szczerze bardziej zależy najbardziej na Królewcu, Warmii i Malborku. Tak trzech w sumie, nie wszystkich. Czyli bez Ostrody na przykład. No bez Ostrody, bez Szczytna. Bez Ostrody to masz 40 agresywnej ekspansji. Bez Szczytna? A bez Szczytna masz agresywnej ekspansji 34. No i widzisz. Boli? Ale to trzy prowincje tylko. No stary, ja potrzebuję tylko tych trzech prowincji. Niczego więcej mnie nie interesuje tam. Bo ich odcinam od morza wtedy. Jest dokładnie to, czego potrzebuję. Naprawdę? Tylko tak chcesz? No to takie tylko 2 razy 17 razy 12 developmentu. To jak jeszcze Płock mi padnie, to będę mógł pisować z nimi. I dać ci te trzy prowincje. No ale ja mogę ci dać więcej, nie będę mówił, bo to jest... Nie ma potrzeby, stary. Tym bardziej, że to przedłuża trusa. Jeżeli ja jestem połączony wtedy, to mogę klejmować dużo więcej im prowincji i wbijam się w dużo większe pole. Jeszcze sprawdzę, jaką ty masz agresywną ekspansję obecnie. Zerową. No, tak zerową, to możesz do 50 dobić. No ja mam 9 z Polską. Z Danią mam 67, wiesz? Dania mogłaby wejść, ale poza Danią nikt nie wejdzie. Minus 6 to jest z tymi Brunswickami, ale to tam nie dojdzie najpierw. Nie, weźmiemy Szczytno, sobie nad morze. Szczytno możesz jeszcze chyba zabrać, mi się wydaje. Z 8 developmentu, możemy wcisnąć je w sumie. No. Dobra, ale to zobaczymy już na następnym odcinku, nie? Dobra, dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że się podobało. Ja bym inwestował, byście wy ze mną był niedźwiedź. Na razie. A to było Europa Universalis 4, widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.